Nie za dobrze ci? Nie. Dobra, tyle tego dobrego. Nie po to tu przyjechałam. Idę się teraz troszkę ogarnąć i zaraz do was wrócę. Nie sama. Przedstawiam wam Kamila. Kamil, jak widać, jest ratownikiem i obiecał opowiedzieć nam dzisiaj kilka zdań na temat bezpiecznej zabawy dzieci nad wodą. Kamil, jesteśmy nad jeziorem. Jezioro to chyba najbezpieczniejsza opcja zabawy z dziećmi nad wodą, bo z tego co słyszałam, rzeki są niebezpieczne, morze jest niebezpieczne. Tak, nad jeziorem jest stosunkowo bezpiecznie, tylko ważne jest to, żeby kąpać się w strefach wyznaczonych, czyli najlepiej z ratownikiem. Oraz cały czas mieć oko na swoje dziecko. A jeżeli nie ma ratownika nad jeziorem, to co należy zrobić, kiedy zbliżamy się po raz pierwszy z dzieciakami do nieznajomego nam jeziora? No tak jak powiedziałem, ważne jest to, żeby cały czas mieć je na oku. Warto jest też wcześniej przed kąpielą z dzieckiem przejść się po prostu po dnie, czy nie ma tam żadnych niebezpiecznych rzeczy. No i kąpać się w stosownej głębokości. Stosownej głębokości, czyli? Jeśli obserwujemy dziecko, zależy to od jego wieku, od jego umiejętności. Najbezpieczniejszą głębokością jest około 30-40 cm, ale i tak trzeba mieć to dziecko zawsze w jeziorze na uwadze, pod opieką. Ważne jest także, żeby sprawdzić dno, jeśli wchodzimy do nieznanego zbiornika, czy nie ma tam żadnych niebezpiecznych przedmiotów, czy nie ma żadnego uskoku. Warto jest także, żeby rodzic czy opiekun stanął w najgłębszym miejscu, w którym może się kąpać dziecko i z tego miejsca go obserwował. Niektórzy rodzice dla bezpieczeństwa dzieci wyposażają je w różnego rodzaju przyrządy typu dmuchane motylki, kółko, takie małe dmuchane ratunkowe czy materac. Czy to są bezpieczne zabawki dla dzieci? Czy one czymkolwiek pomagają? Tak, pomagają. Każda zabawka dmuchana, prawie że każda jest bezpieczna, zawsze się przydaje. Dla mnie najlepszy jest kapok. Dmuchane rękawki też są ok. Dosyć niebezpieczne mogą być materace, gdzie dziecko może wypłynąć troszeczkę głębiej, nagrzać się słońcem, będzie rozgrzane i może wtedy spaść. W momencie, kiedy dziecko rozgrzane wpada do zimnej wody, zsuwając się na przykład z materaca, nawet nie chodzi o to, że może utonąć, bo nie będzie miało gruntu, ale również może je dotknąć coś takiego, co się nazywa szok termiczny. Tak, oczywiście, jeżeli wracając do materaca, warto jest, żeby dziecko się obracało, ewentualnie schładzało się wodą, nawet na tym materacu, a jeżeli wchodzi rozgrzane z ręcznika z plaży, żeby wchodziło powolutku i też nacierało się wodą. Ważna jest także głowa, żeby natrzeć sobie głowę, żeby nie było tego szoku. W zeszłym roku po sieci krążył tekst zatytułowany Dzieci toną w ciszy. Czy to prawda, że tonące dziecko, czy dziecko, z którym dzieje się coś niedobrego w wodzie, niekoniecznie musi robić wokół siebie mnóstwo hałasu, klapania i pryskania wodą? Tak, zgadza się. Jeśli chodzi o media to tak nagłaśniają, szczególnie filmy, że jeżeli ktoś się topi, macha rękami, krzyczy, ale nie zawsze to tak wygląda. Czasami dziecko po prostu tonie w ciszy, nie odzywa się, nie macha żadnymi rękami. Dlatego ważne jest to, żeby cały czas mieć oko na swoje dzieci. Kamil, powiedzieliśmy sobie na początku, że rzeki są bardzo niebezpieczne dla dzieci. Dlaczego? Przeważnie w rzece jest prąd, w większych rzekach jest on dosyć mocny. W rzece nie znamy dna, dno zmienia się w każdym momencie, zawsze może coś przypłynąć. Więc musimy zwracać szczególną uwagę na dzieci. Tak samo może dziecko wpaść w wir, może się zakleszczyć w korzenie, które są na dnie. Więc musimy je cały czas obserwować, najlepiej nie wypływać na środek rzeki, gdzie jest najmocniejszy nurt. Natomiast jeśli chodzi o kąpiel w morzu, musimy zwrócić szczególną uwagę na większe fale i większą głębokość, ponieważ fala może nam podtopić dziecko, może się dziecko zachwysnąć falą, może nie zdążyć zamknąć ust oraz fale mogą zabrać dziecko. Kamil, z perspektywy ratownika, jaki jest największy problem z dziećmi nad wodą? Myślę, że problem nie jest o tyle z dziećmi, co z ich rodzicami, którzy powinni nad nimi sprawować kontrolę cały czas. A czasami zdarzają się takie sytuacje, że rodzic siada sobie na swoim leżaku i mówi okej, ty się tu pochlap, ja będę na ciebie patrzał, no oczywiście tego nie robi. Lub też mówi zostań sobie z bratem czy tam z kolegą i również nie zwraca uwagi. I takie zachowanie jest przeważnie piętnowane, ale wypadki zdarzają się wtedy, kiedy ktoś nie zwróci po prostu uwagi. Czyli to nie jest tak, że jeżeli dzieci kąpią się na plaży strzeżonej przez ratownika, to możemy sobie odpoczywać, a one są pod okiem ratownika? Rodzic odpowiada za swoje dziecko 24 na dobę i rzadko kiedy się zdarza tak, żeby mógł go nie pilnować, szczególnie nad wodą, woda jest niebezpieczna. Kamil, dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Życzę ci samych mądrych rodziców i ogarniętych dzieci, zabezpieczonych odpowiednio. Baw się dobrze nad wodą, bo chyba ta praca to twoja pasja. Tak, robię to już od dłuższego czasu. Jak na razie wszystko jest okej. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Pa!